Chciałbym pogratulować tutaj decyzji pana prezesa, rady nadzorczej i zarządu, podjęcie właśnie otwarcia filii w miejscowości Starzyno, filii Banku Spółdzielczego Krakowa. Wydaje się, że otwarcie tej filii jest dla mieszkańców bardzo potrzebne i będzie bardzo korzystne. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że będzie tutaj możliwość korzystania z kart, bo jest też bankomat, także życzę wszystkim, którzy będą korzystali z tego banku, samemu bankowi samych korzyści. Otwieram uroczystość związaną z otwarciem nowej placówki Banku Spółdzielczo-Krakowej, filii w Starzynie. Na wstępie powitam zaproszonych gości. Tak, witam pana Henryka Dering, wójta gminy Krakowa. Pana Jarosława Weje, wójta gminy Luzino. Pana Jerzyka Tkaczyn, zastępcę wójta gminy Puck. Pana Jarosława Bejer. Pana Jerzego Tkaczyk. Księdza. Proszę również. Prezes Ewenesner. Przyłączymy się w serdecznej modlitwie, dziękując Bogu za to miejsce, jakże ważne i potrzebne w tej miejscowości. On dopełnia swoją obecnością całokształt tego wszystkiego, co ważne dla nas i w naszym życiu środowiska i społeczeństwa i naszych rodzin. Niech Boże błogosławieństwo, niech Boży pokój jest w tym miejscu obecne. Niech obecnie jest w sercach tutaj obecnych naszych szanownych gości, a także tych, którzy tutaj będą przychodzić. W imieniu pana wójta Dariusza Puszka-Szuka i swoim własnym chciałem przede wszystkim podziękować za zaproszenie. Jednocześnie chciałbym pogratulować panu prezesowi o ważnej decyzji otwarcia tutaj filii w Starzynie. Tak było powiedziane, miała być niby pierwsza filia w Rzeszczewie, ale jest pierwsza w Starzynie. Z tego się bardzo cieszę i życzę, żeby ta filia z założenia, jeżeli ma przynosić korzyści bankowi, żeby je przynosił. Panie prezesie, z okazji tego też chciałbym przekazać. Dziękuję bardzo. Kilka gadżetów. I gratuluję. Bardzo ładnie wybudowany i wyremontowany obiekt tej części. Także w centrum Starzyna na pewno będą i przejezdni, zobaczą. Opis jest też bank spółdzielczy. Na pewno będą tutaj z tego korzystać i miło mi bardzo, że mogę tutaj też przybywać, ponieważ też jestem klientem tego banku. I też mi miło, że można tutaj w tak pięknym miejscu też korzystać z tego pięknego miejscowości naszej coraz piękniejszej, bo ten obiekt jest coraz piękniejszy. Także i Starzyno też piękniej. W tym chwili w Starzynie żeśmy się już zastanawiali może 2, może 3 lata temu. Był problem ze znalezieniem właściwego lokalu. Znaleźliśmy tutaj, tu żeśmy zmodernizowali, żeśmy dostosowali do naszych wymagań, do naszego bezpieczeństwa. Rozpoczęcie obsługi klientów nastąpi od poniedziałku 7 września. Zachęcamy wszystkich klientów do nas. Mamy atrakcyjne oferty specjalnie na okoliczność tutaj zaistnienia, na początek. A w ogóle...